Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej w Sylwestra. Chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego na nowy rok, żeby był lepszy niż poprzedni, żeby obfitował w rozmaite łaski, spełnienia w rozmaitych sferach, a przede wszystkim obfitował w zdrowie i dobrą literaturę. Dzisiaj chciałbym się zająć książką Fultona Sheena pod tytułem Sakramenty w tłumaczeniu Jolanty Czapczyk, wydawnictwo Espirit, Kraków 2021. Książka jest bardzo ważna, potrzebna, świetnie napisana, ponieważ wprowadza ona w misterium wiary chrześcijańskiej. Sakramentów mamy siedem. Jest to sakrament chrztu, bierzmowania, Eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, święceń oraz sakrament małżeństwa. O książkach Fultona Sheena już nieco mówiłem na swoim kanale, więc nie będę przedstawiał sylwetki tego arcybiskupa kolejny raz. Powiem jedynie, że zaczyna on swoją opowieść o sakramentach bardzo ciekawie, ponieważ mówi o tym, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Na czym to poczucie humoru polega? Otóż Fulton Sheen pisze o takim boskim poczuciu humoru i zestawia je z odczuwaniem poetyckim. Świat bowiem nie wyczerpuje się w samym świecie, ale odsyła do tego, co jest poza nim. Boskie poczucie humoru mówi o tym, że cały wszechświat jest sakramentalny. Sakrament bowiem łączy ze sobą dwa elementy, widzialny i niewidzialny. Również pocałunek jest rodzajem sakramentu. W świecie bez boskiego poczucia humoru architektura utraciła swoje dekoracje. Człowiek bowiem bez duszy jest jedynie jakąś funkcją, przedmiotem, jak na przykład budynek albo klucz francuski. Świat bowiem jest pełen poezji i to grzech zamienia świat w prozę. Słowo sakrament w języku greckim oznacza tajemnicę. Sakramenty dają nam boskie życie i łaskę. Jak rozumiem to boskie poczucie humoru z kolei ja? Odwołam się do tego, co kiedyś usłyszałem od ojca Szóstaka, że człowiek staje się naprawdę człowiekiem w momencie, kiedy robi coś niezwiązanego jakby z tym, do czego pozornie został przeznaczony. Że wciela się jakby w inną rolę i wydaje się, że to jakby jest odpowiedź na wyzwania, które niesie ze sobą życie. Kiedy stajemy wobec różnych ról i musimy je traktować, czy byłoby zdrowe, gdybyśmy je traktowali z dystansem, poczuciem humoru, ponieważ łatwiej wtedy w daną rolę, która jest napisana przez życie, wejść i łatwiej tę rolę wypełniać. Człowiek jest rozpatrywany na trzech poziomach: zmysłowym, intelektualnym oraz boskim. Chrzest jest włączeniem we wspólnotę Kościoła. Jest warunkiem otrzymania nowej paschy, czyli Eucharystii. Bowiem wiara sprawia, że przechodzimy
z życia zmysłowego do duchowych narodzin. Chrzest jest w szczególny sposób związany ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Woda chrztu zmywa jakby starego człowieka i wydobywa na powierzchnię człowieka nowego. Sakrament jest bardzo, można powiedzieć, też zmysłowy. W sakramencie działają słuch, wzrok, dotyk i smak. Chrzest jest sakramentem równocześnie nocy i światłości. Pierwszym skutkiem chrztu jest przywrócenie utraconej przyjaźni z Bogiem wskutek grzechu pierworodnego. Innym skutkiem chrztu jest włączenie w mistyczne ciało Chrystusa, albowiem Kościół nie jest organizacją, ale jest organizmem. Chrzest niejako otwiera każdą komórkę ciała na drzwi, które prowadzą do Kościoła, prowadzą do Chrystusa. Ponadto chrzest wlewa w naszą duszę siedem cnót. Najważniejsze to wiara, nadzieja oraz miłość. Cztery pozostałe to tak zwane cnoty moralne, jak roztropność, umiarkowanie, męstwo oraz sprawiedliwość. Świat zatem jest podzielony na tych, którzy narodzili się powtórnie w wyniku chrztu i którzy są synami nowego Adama Chrystusa i synami starego Adama. Również z chrztem świętym związane jest bierzmowanie, kiedy bierzmowanie łączy się z chrztem Jezusa w Jordanie, kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy. Duch Święty jest bardzo istotny w sakramentach, ponieważ Chrystus posłał Ducha Świętego. Duch Święty stał się życiem, w którym możemy żyć. Posłał Chrystus Ducha Świętego, Pocieszyciela, Parakleta. Zesłał Ducha Prawdy, który doprowadza do całej prawdy. Kto objawia Syna? Właśnie Syna objawia Duch Święty, bo poprzez Ducha jesteśmy poświęcani, nauczani modlitwy oraz pocieszani. Więc tu by był jakby sprawa chrztu, sprawa bierzmowania. Następnie bierzmowanie, jak pisze Fulton Sheen, ma charakter walki. Daje męstwo i inne dary przeznaczone do walki duchowej. Bierzmowanie, jak pisze Fulton Sheen, jest opieczętowaniem członka armii Pana. W każdym bowiem sakramencie zachowana jest równowaga pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co społeczne. A bierzmowanie nawet bardziej niż chrzest zwraca uwagę na aspekt wspólnotowy i braterstwo wierzących. Zatem byłby to sakrament bierzmowania. Ważne jest tutaj wspomnienie o kapłaństwie, które dzieli się na zewnętrzne, hierarchiczne oraz wewnętrzne, które jest wspólnotą wierzących.
Z kolei sakrament Eucharystii ma niejako dwa aspekty, zarówno ofiary, jak i sakramentu. Tu Fulton Sheen pisze o tym, że niższe przemienia się w wyższe. Roślina w zwierzę, zwierzę w człowieka, człowiek w Chrystusa. Sakramentem, który jest bardzo istotnym, jest spowiedź. Spowiedź różni się od psychoanalizy. To jest ważne, co pisze Fulton Sheen. Psychoanaliza bowiem to wyznanie stanu naszego umysłu. Natomiast spowiedź jest wyznaniem naszych win. Pusta dusza jest przyciągana przez chleb Boga żywego. Bóg dostaje się do złamanego serca. Tu jest ciekawe takie zdanie, że nikt nie choruje na ciele bez rozbicia duszy, a sakrament namaszczenia chorych jest w jakimś sensie sakramentem psychosomatycznym. Żadne arcydzieło nie powstaje w jeden dzień, a śmierć sama w sobie jest arcydziełem. Aby zrozumieć sakrament namaszczenia chorych, należy zrozumieć, że życie posiada dwa wymiary: biologiczny i duchowy. Jedną z kar za grzech pierworodny jest bowiem śmiertelność ciała. Olej, którego używa się do sakramentu namaszczenia chorych, ma podwójne znaczenie: wzmacniające i objawiające, czyli oświecające. To by był sakrament namaszczenia chorych, który dodam jeszcze, tu jest taka ciekawa uwaga, że jakby przez taką zakurzoną szybę choroby wpada do duszy, do ciemnej duszy światłość Chrystusowa tego sakramentu. Kolejnym sakramentem jest sakrament święceń kapłańskich, kapłaństwo, które uzyskuje się, które jest diakonatem. Sakrament święceń jest diakonatem, kapłaństwem albo sakrą biskupią. Życie bowiem jest inne od tego biologicznego, ponieważ inne, a zarazem jest tutaj pewna paralela, ponieważ w biologii życie bierze się z życia, a w teologii życie boskie bierze się z życia boskiego. I mamy władzę biskupią, która objawia się w pastorale, w mitrze. To są atrybuty zewnętrzne tej władzy biskupiej: pastorał, mitra, pierścień, rękawiczki. Biskup, czyli apostoł, jakby najbliżej Chrystusa. Ponadto sakrament małżeństwa, trzy poziomy miłości wyróżniamy: poziom seksualności, miłości przyjacielskiej i poziom sakramentalny. Miłość małżeńska jest miłością osobową, związaną z wolą, a nie z ciałem. Można bowiem kochać bez fizyczności, tak jak fizyczność może być pozbawiona miłości. Miłość Chrystusowa nie oczekuje wzajemności. Relacja żony z mężem jest taka jak ta, która łączy Kościół z Chrystusem. Dlatego jedność kobiety i mężczyzny ma bardziej wymiar osobowy niż cielesny. Nasza niemożność przekroczenia samych siebie jest jednocześnie przekroczona poprzez dawanie. W życiu duchowym istnieje ciemna noc duszy, natomiast w małżeństwie istnieje ciemna noc ciała. Źródłem, z którego bierze się wszelkie boskie życie, jest sam Chrystus. Prawo do ważnego sprawowania sakramentów pochodzi z mistycznego ciała Chrystusa, czyli z Kościoła. No to tu już, jak powiedziałem, siedem sakramentów istnieje.
Dlaczego 7? O tym też pisze Fulton Sheen. 7 symbolizuje doskonałość, w przeciwieństwie do liczby 6, która symbolizuje ciemność i zło. Liczba 7 też istnieje niejasna sugestia, że reprezentuje słońce. 7 pisze też Fulton Sheen, że z innego punktu widzenia jest 7 sakramentów, tak jak 7 pocałunków Boga. Pocałunek jest bowiem znakiem zjednoczenia dusz. I nikt nie może umrzeć dla wyższego życia, znaczy nikt nie może narodzić się dla wyższego życia, nie umierając dla życia niższego. Tu jest taka przypowieść, że pewien zraniony człowiek został w przypowieści, przywołana jest przypowieść ewangeliczna, pewien zraniony człowiek został wzięty do gospody, gdzie opatrzono mu rany. Gospoda jest ciałem Chrystusa, jest to Kościół. Chrzest, tutaj powracam do chrztu już, łączy nas z Chrystusem Królem, bierzmowanie z nauczycielem, święcenia z kapłanem. Podczas udzielania sakramentów używa się trzech rodzajów oleju. Olej katechumenów, olej chorych i olej krzyżma. Hebrajskie słowo Mesjasz oznacza bowiem również namaszczony Duchem Świętym. Sakramenty to jest taki sposób jakby byt sakramentu określa się tak, że dzięki widzialnym znakom dostępujemy niewidzialnej łaski. Kiedy patrzymy na chleb eucharystyczny, wierzymy, że jesteśmy karmieni przez chleb życia. Chrystus jest jako Bóg autorem sakramentów, natomiast jeden z sakramentów przewyższa inne i ku niemu się wszystko jest skierowane i tym sakramentem jest Eucharystia, czyli msza święta. To by było tyle tytułem takiego zreferowania bardzo pobieżnego, co tam w tej książce jest, jakie są treści. Tych treści jest oczywiście o wiele więcej. Sakramenty Fultona Sheena to książka do wielokrotnego czytania, która wprowadza w misterium wiary chrześcijańskiej i która pozwala rozumieć bardziej naturę sakramentów. I też napisana jest ta książka takim bardzo pięknym językiem, miejscami bardzo poetyckim. Serdecznie zachęcam do kolejnej książki Fultona Sheena pod tytułem Sakramenty. Bardzo dziękuję.